Spodek jest wyprzedany i do ostatniego miejsca i kibice na pewno przyjdą i będą nas bardzo głośno dopingować, bo taka atmosfera jak była w Gdańsku czy w Krakowie to jest coś magicznego i my dla takich chwil chcielibyśmy grać cały czas. Michał, ale nie jest zabawne, że Słowenia, rok 2015-17, wtedy strefa pucharowa, już was nie było w Mistrzostwach Europy. Ten mecz 2 lata temu w Lublianie, no to był taki kocioł, działo się bardzo dużo, ciężko było myśleć, mówić, grać. Teraz jest szansa, że będzie mecz, który was doprowadzi do finału. Dokładnie. Ja też nie podchodzę do tego meczu w kategoriach jakiegoś rewanżu za coś, za 3 Mistrzostwa Europy, z których, że tak powiem, nas Słoweńcy wyeliminowali. Jest zabawnym, że z niektórymi drużynami przez te 4 lata na pewno nie graliśmy, a ze Słoweńcami na każdym turnieju gramy Mistrzostwa Europy i jakby do tej pory było tak, że to oni wygrywali i grali od nas o te 2 piłki zawsze lepiej. Teraz my będziemy mieć kibiców po swojej stronie. Oczywiście kibice za nas grać nie będą, ale dodają nam na pewno sił i łatwiej się gra przy takiej publiczności.